Siemanko wszystkim z tej strony Mati a dzisiaj opowiemy sobie o, aktualiz o aktualizacji 9.2 Co nowego słuchajcie. Z nowości to dostaliśmy dwóch oficerów. Jeden oficer jest od czołgów i to jest właśnie wujek Iwanow, i drugi oficer to jest konsująca 5. Zaraz sobie o nich opowiemy i kolejną taką nową rzeczą, którą dostaliśmy, to jest możliwość jakby przybliżania i oddalania tej naszej bazy. W przyszysku jest Naciskamy sobie myszką i wybieramy sobie, w jakie rejony chcemy wchodzić, czy wioska, oddziały czy coś. No i wtedy nam się szybciej to oddala. Powiem Wam, że nie jest to najgorsza rzecz, nie? No ale uważam, że mogliby coś innego wprowadzać, lepszego. Na przykład moim zdaniem to, że wyszukiwanie kopalni, które tutaj sobie zbieramy, surowce zaczynają się zawsze od tyk pełnych maksymalnie, które mają surowców, czyli 100% na 100%, a dopiero później automatycznie schodzenie z ilością surowców do najniżej usytuowanej tej kopalni, no ale wprowadzili to spoko, zawsze jakieś udogodnienie dla e, graczy. I słuchajcie, opowiemy sobie o tych e, dwóch oficerach z 9.2 i jeszcze wrócę do dwóch nowych oficerów, których ja przedtem nie miałem, nie widziałem, a chciałbym troszeczkę o nich opowiedzieć. Słuchajcie, pierwszy oficer to jest wujek Iwanow. I on jest bardzo podobny do stalowej, do hrabiny. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, jak go maksymalnie wyszkolimy, jego główna umiejętność to jest 1800 jako tarcza. I jeżeli oficer jest w oddziale czołgów lub śmigowców, odporność na obrażenia 15%. Fajna umiejętność. Druga umiejętność, patrzcie, zrównoważona, czyli też taka spoko, bo rzadko one są. Mamy tak, wzmocnienie siły ognia i wzmocnienie punktu życia 30%. Moim zdaniem bardzo fajna umiejętność. Do, do, do kolejna umiejętność defensywna. Redukcja obrażeń od zwykłego ataku o 30% i redukcja obrażeń od zwykłego ataku na bazę o 10%. Czyli, tak jak mówiłem, on będzie się fajnie sprawował w, w obronie bazy. Teraz wam powiem jeszcze dlaczego, ponieważ jak sobie go, go przebudzimy, to oddziały tego wizerza stosujące w bazie, czyli ewentualnie nasz czołg, zmniejszają otrzymywane przez nią obrażenia od zdolności o 40%. Czyli jeżeli oddziały tego wizerza ją w bazie, czyli baza dostaje o 40% od zdolności mniej i zwiększa jej wskaźnik regeneracji o 5%. Po przebudzeniu moim zdaniem jest to bardzo fajna pasywka, która mocno będzie Wpływała na to, że nasza baza stanie się o wiele cięższa do zabicia. I została nam ostatnia specjalność, że wzmacnia nasze obrażenia o 10% i wzmacnia odporność na obrażenia o 10%. Ale patrzcie, to się zarzuca. Gdy oddział tego oficera przepuszcza to atak, oficer co 4 rzuca monetę. Jeśli wypadnie orzeł, czyli mamy 50 na 50% szans, dostajemy 10-10, ale może się to kumulować dwa razy, więc możemy mieć 20% wzmacnianie obrażenia o 20% i wzmacnianie odporności na obrażenia o 20%. To tutaj już wydaje mi się, że to jest mega fajna umiejętność i uważam, że ten oficer jest warty rozważenia. Jest jednak na przykład combo, jeżeli nawet mamy sobie w bazie oficera, tak jak ja mam tutaj i włożylibyśmy sobie do jednostki, której tak naprawdę nie gramy, ale jest u nas. Słuchajcie, Stalową plus Wujek Iwanow, no bo nie oszukujmy się, my nie mamy cały czas tych wszystkich jednostek na maksa ulepszonych, bo wydaje mi się, że tak przeważnie trzech używamy, ewentualnie czterech, rzadko chyba się zdarza, że mamy pięć jednostek 9.2, no ale może nie liczni z nas mają. To uważam, że jeżeli mamy tak Stalową, Wujka Iwanowa, do tego dołożymy sobie e, tą m, Hrabinę, i dołożymy sobie jeszcze jednego oficera, którym jest ta nasza babeczka. Czekajcie, jak ona się nazywała. O, tutaj ona jest głos prawdy, bo ona też z tego zdawała. O, to odporność na obrażenia i wzmocnienie zm odporności bazy na obrażenia 30%, nie? Czyli jakby tych czterech oficerów sobie włożymy do bazy, na tych dwóch jednostek, których i tak nie używamy do walki, to nasza baza staje się turbo wytrzymała, i jeżeli mamy artylerię lub ATG do obrony bazy i, i jesteśmy takim graczem na swoim serwerze topowym no to uważam, że to będzie super kombo. Polecam. Dobra, słuchajcie, tu mamy właśnie Iwanowa i mamy drugiego oficera. To jest właśnie nasz ten gąsająca pięść, czy jakoś tak tam było. Słuchajcie, obydwoje te oficerowie są bardzo dobrzy, bo oni są chyba wprowadzani w momencie, kiedy ten serwer już troszeczkę trwa. Słuchajcie, jego, on jest, mi się wydaje, że troszeczkę podobny do jest połączenie takich jakby dwóch oficerów. Jest to połączenie, jakby szewczenko i połączenie chyba Srebrnego. I teraz Wam powiem dlaczego, ponieważ słuchajcie, 1800 obrażeń, jak na artylerię, jest to jeden z większych współczynników, ponieważ ja nie biorę pod uwagę oficerów, którzy są płatni, którzy są w, tych, w bistro, bo to jest, jest bardzo ciężko zdobyć i to jest długa droga przez mękę. A zobaczcie sobie, że na przykład taki zwykły oficer, yy, czy to jest oczko, czy coś, ma 1500 obrażeń. Yy, tutaj mamy kolejnego oficera, czekajcie, dedykowanego pod artylerię, gdzie jest niedźwiedź. Niedźwiedź ma ile? 1500, więc. no i srebrny. Srebrny ma też 1500. I on ma tą umiejętność. Dlaczego ona jest podobna z połączeniem tej srebrnej i tego? Ponieważ jego umiejętność daje tutaj, że atakuje trzy oddziały naziemne w promieniu pola. Współczynnik obrażenia 7 20% zmniejsza za każdy dodatkowy oddział, a tamten oficer po prostu będzie nam dawał 600 przez 3 jednostki, nic się nie zmniejsza. Więc no to jest podobna mechanika. I ponadto, jeśli ten oficer jest kapitanem w oddziale, zwiększa obrażenia od zdolności swojego adjutanta o 25%. A dlaczego mamy combo z Szewczenko? Ponieważ Szewczenko ma taką umiejętność, że zwiększa o 25% obrażenia dodatkowe. A nasz właśnie 5 ma coś takiego, że jeżeli się przebudzi... Nie, że jeżeli ten oficer stacjonuje w garnizonie, zdolność dla się 25% dodatkowych obrażeń, nie? Czyli uważam, mega fajna umiejętność. Kolejna umiejętność, zdolność taktyczna. A poczekajcie, ja sobie tu wkleję dwie takie same. Przez przypadek, zaraz zobaczymy jaką, on nie ma, jaką ma tą drugą umiejętność. A tu coś innego jest, dobra, nieważne. Czekajcie, co on tu miał? Drugą. A, że zwiększa obrażenia od artylerii o 20%. Więc uważam, że bardzo fajna ta pasywka jest. Why not? Przyda mi się na pewno. Tutaj mamy zdolność pasywna. Wzmacnia obrażenia o kolejne 25%, zwiększa obrażenie tego oficera, jak ten oficer stanuje w garniconie bazy, zwiększa też odporność na obrażenia, o dodatkowo 5% bazy, więc widzicie, jak to się będzie fajnie kompowało. To jest taki oficer, który nadaje się idealnie do obrony bazy, bo daje nam umiejętności, które wspomagają przy obronie bazy. I zdolność pasywna. Za każdym razem, gdy oddział tego oficera atakuje wrogi oddziały, wywołuje u niego osłabienie, które zmniejsza generowane przez niego tarcze o 10% na 8 sekund. Może się aktywować raz na 8 sekund, to moim zdaniem jest słaba umiejętność, bo nie tarczy, nie wszyscy oficerowie generują tą tarczę, zwłaszcza jeżeli atakują nas z bazy, tam ganiają głównie helikoptery, no to prawie, prawie w ogóle nie używane są, są oficerowie pod Wytrzymałość, bazy, wytrzymałość jednostki, tylko bardziej pod obrażenia, więc ta umiejętność taka... Mm, powiedziałbym takie 3 na 10, czasami ma, ma sens, ale no mogłoby być lepiej. No i tutaj przebudzenie, czyli wszystkie te cztery umiejętności będą aktywowane. Oprócz tego 1800 obrażeń mamy dodatkowo, że jeżeli ten oficer jest w oddziale artylerii, zdolność to dodaje do obrażenia maksymalnie 3-ma sił naziemnych w zasięgu rażenia, współczynnik obrażenia 600. I zdolność zadaje około dodatkowych obrażeń do dziostrony w garnizonie. Czyli on będzie bardzo fajnie sprawował przy obronie bazy, nie na polu walki bezpośrednio, bo ta wtedy umiejętność nie będzie się odpalała, tak? Więc do obrony jak najbardziej, a tak no to, to już nie. Polecam jednego i drugiego oficera, jeżeli chcecie sobie robić. Jak jak, to, jak go łączyć? Kurde, wiesz, nie, tutaj wchodzę, Poczekajcie. Jak go łączyć? Moim zdaniem, jak chcemy sobie połączyć tego nasz niepowtarzalną, tego naszego ką, kąsającą pięść, no to jego połączyłbym sobie na przykład z Szewczenko Do obrony. Fajne combo. Ona też tutaj dostaje, jeżeli tam jest, bodajże w garnizonie. Tak, zwiększa 25% zadawane przez oddział tego oficera, się w garnizonie, więc to będzie się bardzo fajnie kombowało. Nie? Zwiększa zdolności wszystkich oficerów w oddziale tego dodatkowo 25%, no i tutaj standardowo 120%. Jeżeli ten oficer dowodzi oddziałem, na to no, czyli to plus Szewczenko, moim zdaniem, będzie fajne kombo. Ja jeszcze, na przykład, jeżeli ktoś ma na tyle satuetek, no to rozważyłbym też ewentualnie. Srebrzysty płomień. On też mi się wydaje bardzo fajny. Ja jeszcze tutaj od ciebie dodam, że też kombuję, czyli znaczy kombuję, próbuję dokończyć mojego o, Ostrze narodu. Tu mam 5, 5 4 może za jakiś miesiąc, może dwa zakończę tutaj ten ulepszanie go na 100, czyli 5, 5, 5. i tutaj już potem zostanie mi ostatnia jego umiejętność. Mocna odporność na obrażenia, dodatkowe 15%. Czemu jest ten fajny oficer? Ponieważ, słuchajcie, 1200 obrażeń. Zdo, z, zdolność daje 100 obrażeń dodatkowo za każde odległość jednego pola. Na mapie, jak dzieli oficera od celu, czyli przy Szewczenko, to są 4-5 pola, czyli mamy 1700 obrażeń. Ta odporność na obrażenia, takie 3 na 10, standardowo niepotrzebna umiejętność, no ale mamy zwiększa 20% obrażeń zadawane czołgą i śmigłowcem przez tego oficera. Jest fajna umiejętność. I tutaj wzmacnia obrażenia dodatkowe 30%. I na cele, które mają poniżej 50%, i każda odcinek artylerii ma silne szansę na natychmiastową aktywację zdolności taktycznej Ostrza Narodu, więc zdolność taktyczna jest ta, więc słuchajcie, no wydaje mi się, że ten oficer jest warty tego, żeby go ulepszać. Ja jeszcze później będę starał się poomówić tych oficerów, które są tutaj w, dalszy, w sensie Lady Liberté i tutaj profesor Bull, ja go już omawiałem. Strażnik, w porządku, bodajże chyba też omawiałem, chociaż nie jestem pewien. Zostali nam oficerowie od piechoty i tych dwóch, których mam jeszcze zablokowanych i to jest też oficer za kasę. Powiem wam szczerze, ci oficerowie w sensie za kasę, za te piersia przez elegancki salonik to jest jakby całkiem inna liga. Tam każdy z tych oficerów jest mega dobry, dlatego jak będziecie chcieli to wam ich omówię. W następnym odcinku będę starał się też omówić tych nowych oficerów, jakich mamy od lotnictwa, bo też są fajni. Którzy powychodzili, słuchajcie, zostali nam jeszcze dwóch oficerów do mówienia. Oni powychodzili niedawno, albo w sumie może troszeczkę dawniej, ale ja ich jeszcze nie miałem. A dlaczego chcę ich powiedzieć? Ponieważ nasz oficer to jest, podaję, że czekajcie, bo to mam podpisywane. Tylko mi się to załadowało? Rapier po polsku. Słuchajcie, to jest idealny oficer pod lekkie czołgi. Ja go będę właśnie robił. Dlaczego? Od razu Wam opowiem. Słuchajcie, pierwsza umiejętność super. Współczynnik obrażeń 1500, szansa na uderzenie krytyczne 20%. Na lekki czołg, bardzo fajna umiejętność. Dla mnie, umiejętność topowa, mobilność taktyczna. Słuchajcie, wzmacnia siłę ognia o 30%. To jest, powiem Wam, chyba jedno z największych ilości, jakie się znajduje w oficerach. Oczywiście, jeżeli chodzi o to jest do czołgów. I o dodatkowe 20%, jeżeli grasz. Idealnie lekkim czołgiem, czyli to jest oficer wyspecjalizowany pod lekkie czołgi, a ja ten lekkie czołgiem gram, więc jak sami zauważyliście, mam, mam go już na piątym le, poziomie, tutaj to wyspecjalizowane i włożone w moje jednostki, w moich oficerów. Kolejna umiejętność, wzmacnia obrażenia do ataku zwykłego 15%, szansa na uderzenie krytyczne o 20%, super, super umiejętność. I ostatnia, wzmacnia to co to jest? To jest a, zwiększa o 5% do obrażenia. premie do obrażeń na 8 sekund maksymalizuje się 5 razy, czyli 25%. Moim zdaniem bardzo fajne. Po przebudzeniu, co nam się zwiększa oprócz tych naszych obrażeń, że mamy możliwość, yy, kiedy ten choke uderzenie krytyczne zdawa 5% premii do obrażeń na 8 sekund, maksymalizuje się 5 razy, czyli 25% premii. Jeżeli się na nas maksymalizuje, może uderzyć współczynnikiem obrażeń, czyli takim dodatkowym atakiem od, za 400. Może się aktywować na 4 sekundy. Moim zdaniem bardzo fajna umiejętność. Będzie nas, będzie nas boostowała. I dlatego ja, między innymi w moim oficerze, który mamy go na czołgu, mam właśnie teraz Bogini Wojny i, i Lucite. I patrzcie, tutaj na Lucicie mam włożonego wzmocnienie siły ataku o 20%. Czyli takie 20% to jest ogólnie taka jedna z normalnych wartości. Tutaj sobie włożyłem wzmocnienie punktów życia oraz wzmocnienie się, na obrażenia. W sumie na razie nie mam co innego takiego dać, próbuję sobie, kombinuję, jak to lepiej sobie poustawiać. No i właśnie walkiria ma w tym momencie wzmocnienie siły i wzmocnienie siły ognia. Tutaj jest 50% z tego oficera, i tutaj mamy z naszego arktycznego wzmocnienie siły ognia o kolejne 15% i wzmocnienie punktu życia o 5%. Czyli słuchajcie, mamy tak: 15 plus 50 to jest 65% plus tutaj 20 to jest. 60, 85% wzmacnia nam siłę ognia. No to uważam, że spoko, spoko jest to ten y, możliwość, i tutaj jeszcze będę poszukał sobie jakiejś umiejętności, może na wzmocnienie, y, z jakiegoś innego oficera, żeby ten czołg nas jeszcze bardziej dokoksować. Ale lecimy dalej z omawianiem, ponieważ kurde, co ja mam z tym tutaj włączeniem? Poczekajcie. Czyli mamy rapiera i mamy jeszcze maestro. Maestro pod artylerię. Słuchajcie, zaraz Wam go omówię. Uważam, że też spoko ten oficer, ponieważ to standardowo 1500 obrażeń plus 90 dodatkowych tutaj, to jest takie podpalenie. Tam mamy coś takiego, że jest możliwość podpalenia go, tak? I to podpalenie trwa 4 sekundy, czyli tam powiedzmy 4 razy. 90 to jest 360, czyli 1860, czyli bardzo duży współczynnik obrażeń. Tylko to są troszeczkę obrażenia w czasie, no ale zawsze je mamy. Tutaj wzmacnianie obrażeń od ataku zwykłego 8,5% wzmacnianie obrażenia od przebicia. I teraz słuchajcie, to obrażenie od przebicia wydaje mi się, że on będzie bardzo fajnie stosowany głównie pod ATG, ponieważ to właśnie ATG ma bardzo duży współczynnik przebicia, czyli to przebicie jest w ogóle ma bardzo dużą wartość bo artyleria tak tego przebicia nie ma, więc no, wydaje mi się, że to jest oficer dedykowany pod ATG. Tutaj mamy redukcję odporności na obrażenia o 15%. I tu mamy coś takiego, że każdy atak oddziału artylerii tego oficera barwi oddział wroga, zmniejszając jego odporność na obrażenia o 15% sumarycznie. Na 6 sekund. Jeżeli co jest, jest już zabarwiony, wtedy zamiast niego zabarwiamy, ulega kolejny w promieniu jednego pola. Czyli tak sobie barwimy i zmieszamy redukcję odporności na obrażenia o 15%, więc spoko. Tutaj mamy kolejną, już ostatnią, tą naszą pasywkę, która daje nam, że wzmacnia obrażenia o 10% i wzmacnia odporność na obrażenia o kolejne. Ha, zwiększa odporność na obrażenia tego działu i dodawane przez niego obrażenia o odpowiednio 10 i 10%. Fajna pasyweczka. No i przebudzenie. <laughs> Mamy coś takiego, że jeżeli cer jest zabarwiony, czyli ta umiejętność nam go zabarwia, podpala wszystkie zabarwione oddziały w jednego pola na mapie. Podpalenie wrogowi co sekundę otrzymujemy obrażenia współczynnik obrażeń 200. Podpalenie trwa 4 sekundy, czyli z tych zamiast chyba. A po to, to się będzie kombowało z tym, nie, że tu z 90 zrobi się tak naprawdę 200 zamiast 90. Albo też dodatkowo to będzie, więc uważam, że oberzeń będzie miał co nie ma I jest to taki, powiem wam, no spoko oficer. Tylko, że jeżeli trzeba na niego czekać, tam odejrzeć 300 czy więcej dni, no to tutaj bym się zastanawiał. Tak, ale jak nie macie co robić, no to why not? I teraz tak. Tu wam pokrótce opowiedziałem tych czterech oficerów, dwóch nowych. Ja, jeżeli jesteście wujek Iwanow pod yy, obronę bazy, jak najbardziej mi się wydaje, że on będzie. Megakoksem, czyli takie nasze <laughs> przepraszam, wieloryby i Kąsająca 5 pod obronę bazy na artylerii też wydaje mi się, że to będzie świetny wybór i co teraz będzie? No i kolejny odcinek to będę wam opowiadał o oficerach <laughs> przepraszam, z lotnictwa bo tam też jest paru oficerów nowych krótka historia, co się dzieje w San Francisco u nas ogólnie nudy Tutaj niestety, jak masz po 80 osób w sojuszu, to tych walk jest bardzo mało, tyle co na lekarstwo. Tutaj jesteśmy standardowo. Ta mechanika tej mapy jest spierdzielona, bo jak się ustawimy źle. Czy typu tak, tego tutaj wroga totalnie zmierzyliśmy z tej strony, więc warunk jest prawie zero. Z drugiej strony mamy sojusznika, więc musimy dopiero czekać, aż się otworzy całkowicie mapa, czyli ten środkowy nasz ratusz, abyśmy mogli spokojnie walczyć tutaj z pozostałymi naszymi przeciwnikami. Więc ile nam zostało? Beszcze 4 dni, że nic nie będziemy robić? Poczekajcie. A nie, przepraszam. 3 dni prawie nam zostało, że nic nie będziemy robić, a później może będą jakieś walki. Więc to tam na spokojnie. Dobra. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.